Żarłeś batony gdzieś po kryjomu. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Jeremy, słucham was, ale petardę masz. Dlaczego wygasiłeś? Myślałem, że dasz mi się golnąć. No się golniesz, nie? Ja patrz, bluzę już ubrałem taką specjalną na ten, na super moto. To jest takie, takie super terenowe moto, nie? Takie... To jest adventure. Adventure! Racing. O, zarejestrowany. A jakie lampy ty ma. Fajne. Widziała pani? Tablicy ci nie filmuję, wiesz, bo cię namierzą jeszcze, chłopie. A co ty masz tutaj? To wygląda jak nawigacja, ty. Do nawigacji jest tu, pisze, widzisz. No. Co tu masz? Tak, obroty, tak, a tu co masz? Bateria? Co to jest? 13, co jest? Akumulatory, czy trzyma? No. A, to jest ważne na ten, na offroad. ABS-y możesz wyłączyć. A to co to jest? MTC? Ja się będę uczył. Aha, będzie... No fajnie. Pomarańcza. A ty też pomarańczowy, widzę. Dużo zdrowia pomarańczy, moja żona na go tańczy. A, kolejny dowcip Sławasa. Co to jest za płyn? Płotnicy. Aha. No coś już kombinowałeś? Nawrotka jakaś, coś? Nie no, 6 km czeka, do ciebie dojechałem. Aha! No, first trip. Co, zrobiłeś? Nie, tam zrobimy później. Usiądę z instrukcją, to wiesz co? Gdyby mniej namieszał, wiesz? Enter to jest klakson. No może. Albo tu masz enter, tu patrz. Tym. Nie, to jest, no, zrób. To są długie. Nie, no to okej. Ale może być służyć jako enter. Dobra, ale nie róbmy na razie, bo jak coś, jeszcze się chce pojeździć ten, a później zrobimy. Podaj się przymierze chociaż. No chcę przejedź się. Jak umiesz, to jedź. Ale tylko chcę, żebyś mnie nagrał no, trochę. Dalej. Jak siadam na to. Chcesz jeździć na motorach, to jedź. No dobra, kask tylko ubiorę. No ty już ubierz kask. Wepnę sobie. No. Test motoru Sławasa będzie. Chcę jeść. No to... Go! To go. Dużo dałeś, Sławek, za niego? Dużo, kurwa. Pinto tego, pszenicy, dwa worki ziemniaków, bo drogie ziemniaki teraz... A pietruszka, kurwa, w ogóle zeszła od razu. Pietruszkę brali w ciemno. A to ty po żniwach już jesteś. Sąsiadowi wykopałem wieczorem i tak, mówię, motor mam, nie? Czekaj, kamerę trzeba przestawić, bo to nie... Zapnę, bo... Wiesz, może być ostro. On nie ma mocy, tak jak ty myślisz. Zobacz, że to jest taki pierdziałek, no. Nie ma mocy? Ile to jest pojemność? 390. 390, a ile ma koni? Ja wiem. Nie sprawdzałem. Mało. Wystarczy na to, żeby rękę tam rozruszać, nie? Dobra. Wszystko świeżynka. Wydech zmienisz? Zmienię na akrab, bo to jest koło. Akrab będzie? Obrotomierz. Gwarancję jakąś masz? Ile? Na co? Na motocykl. Nie wiem, bo kurwa się pytałem. Ja się kupiłem go i mówię, biorę i jadę. Co? Jestem już wkurzony najbardziej, że ja skręcam kierownicą, bo to lampa nie skręca. No właśnie, no. Wkurzające.
Ale słuchaj, nie będziesz się bał na górki na przykład, o, podjazdy? Nie. Będziesz robił wszystko. Będziemy ćwiczyć. Dobra. To co? Jedź. Wypróbuję na kółko, czy idzie, nie? Dawaj. Hamuluje, dobrze. Sława spatrzy. O, kota wypuszczyłeś. Dwuja, o, same koty. Siemasz? Kituś, nie bój się. Nie pójdzie na kółko. Trochę pójdzie, ale go zaraz wyłącza. Mówiłem, żeby w salonie od razu ściągli. Nie pozwoli system go wyrwać. Może już po prostu nie może zmienić, żeby gwarancja, nie było utraty gwarancji. Przyspieszenie. Nie jest jakiś mułek. Pod górkę też podjedziemy. No, pojeździ. Dotrę Sławasowi motocyklu. Chyba już tam się denerwuje. Jakaś kontrola jest w tej trakcji, bo uślizg chciałem zrobić, ale coś go trzymało. A gdzie jest ten luz? O, jest, dobra. Słuchaj, na kółko nie chcę iść. Muszą ci to wyłączyć, albo ty musisz z pulpitu. No. Ale być może, że oni muszą. Jest kontrola trakcji, dlatego. No, wiesz co, nawet jak chciałem zakręcić, nie, to nie, też... Nie pociągnie. Nie pociągnie, nie? Kontrola trakcji, wiem też. No. To wyłączam, ale to muszę... Ale wiesz co, większa zabawa by była. Paliwa nie masz, Sławku. Nie ma. Chciałem ci tylko powiedzieć. Ale... Ale stację mam. Wiesz co, tyle go podniesiesz gdzieś, nie? Na pół metra pójdzie i opada. Jak włączymy ABS i kontrolę trakcji, zobaczymy. Wiesz co, ABS-ów ja bym nie wyłączał. ABS-y bym zostawił. Ale ponoć na piaku się lepiej hamuje ten, bez ABS. No, no tak, no. No, bo tak to idzie tak, nie? A tak to, jak masz bez ABS-ów, to ziemię przepycha i ten. Mhm. Ziemię hamuje, nie? No. Śliczny, nie? Ale co ty mówisz, że taki pyrpyrek? Wcale nie. Co? Ma przyspieszenie. Damy radę, opanujemy. Nie no, słuchaj no. Trójkę nie wiem, bo trójki nie miałem gdzie wbić, nie? Ale dwuja jest mocna i... Ważne, że jest. Jest. No, i to KTM. No. Pomarańczka w domu musi być. Najważniejsze, że ty jesteś zadowolony, no. To sobie ściągnij od razu.
zostawmy to na razie, niech będzie, a potem coś ciągnę. Wiadomo. No. Ale fajnie by było, wiesz co, fajnie by szedł na koło, jakbyś to wyłączył, nie? No. Tylko, że z tego co wiem, to Wittpilenie, a to jest ta sama fabryka, co pewno to robi tego Wittpilena, no bo Austriacy, tak, KTM, nie, tam to jest Husqvarna, to oni serwisowo wyłączają. Nie, by można wyłączyć, tak podjechałem do tak to mówię, wyłączyć sobie. No to oby. Być może, że ja miałem testowy i po prostu było zablokowane, żeby to wyłączać. Tak, dzwonię do niego i ten. No. Nie będę miał problem, ale instrukcja jest, to ten tak. No. Także widzisz, nie wyrżnąłem się, nie zniszczyłem ci sprzętu. A tak byś go miał. A tak już bym go miał. No. Za czapkę pietruszek. Ta lampa jest trochę taka, nie powiem brzydko. Osa. Nieładna jest, nie? Jest śliczna. No. Nie, lampa jest tragiczna, nie? Ja powiem ci, żebym zdemontował i założył od KTM-a taką, wiesz, Polisporta. Załóż Polisporta. Jest piękny. Kierunkowskazy pokaż, jak palą. LEDowe. LEDowe, a jeszcze tył? Czekaj, zasłonię ci tablicę, bo ty jesteś taki, wiesz... No ale wiesz... Dobra. To jest mat. I nie ma lakierka. No. I to jest właśnie piękne, nie? No. No. Tu też nie ma lakierka. No. A to jest dwuosobowy, tu możesz pasażera. No. W razie czego mi się popsuje beta, to... Voila! I wezmę na plecach. No. Żeby był mocniejszy, sobie zębatkę na przód zmienisz. Słuchaj, najpierw pojeżdżę. Czuję się z nim, pojeżdżę do tego szutra. Mhm. Będę wiedział, co w nim biega, nie? Czego mu brakuje, nie? Niczego mu nie brakuje. Po prostu tylko jeździć. No. Słuchaj, jak nie pojadę na ten, gdzieś w sobotę, daleko, jak nie pojedziemy, to pojedziemy tu blisko. Nie, kamerę włączyłem. Już wyłączyć? O czemu? A co chciałeś? Co, siku ci się chce? Nie. Co chcesz? Gratuluję ci, Sławku. Super zakup. No to powiesz w końcu, ile zapłaciłeś? No mówię ci, że pietruszkę... Dobra, no. I zastanawiam się, jak już nie gadałem. A jakie tu jeszcze są wrażenia? Tylko powiedz jeszcze mi wrażenia i zaraz skończę. Dla mnie pierdziały. No. WP. Jeszcze. Będziesz setting robił? Nie, najpierw będę zmieniał trumik. Aha, ten trumik to jest... Nie, no nie. Niebywała historia. Ale trochę ci go przegrzałem, wiesz? Poczekaj, a kolanko ci zagrzałem? Patrz, fioletowe ci już zacząłem tak robić. Tak, zajebiście. No. Lubię robić fioletowe te... Kolanka. A tu? To patrz, taki jakiś... Co tu taka derba? To jest ten. A, wygięta, dobra. To nie. Wiesz, jak to wymienić olej? Po ilu to godzinach musisz wymienić olej? Wszystko mam opisane w tej instrukcji. Aha. Filtr powietrza jakiś? No na pewno, nie? A to co tu jest? Co to jest? Do tumika, nie? Rozprężyć chyba. Tu, wchodzi tu i do tumika. Aha. Taki duży. Ojej, to dyfuzor masz. A to jest dwusów czy czterosów? Czterosów. Nie, zobacz, jaki wilgachny. No. Homologacyjny. Ty, no to kurde. A bo ma Euro 4. Aha. Euro, coś tam w tym rodzaju. Mhm. No. Ale nie, naprawdę, mocy starczy. Dobra, no to co, jeszcze raz ci gratuluję. 390. Słowasa, Austria, patrz. Nie, Chindol.
A nakręciłeś mnie w tej bluzie, jak jechałem? No, kurwa, to jest pierwsze, co miałem. Ale jeszcze plecy. Od prądu miałeś. Na tle, nie? No, na tle. Takie bluzy uborna, a moje ublekła. No wiadomo. Trzymaj. Żarłeś batony gdzieś po kryjomu. Kolory lubi. Sława zjedzie, jedzie. O. KTM 390 Adventure. Na górkę dawaj. Przez to, że ma włączone te kontrolę trakcji, to nie, nawet kołem nie zamieszcza zbytnio, nie? No. Dawaj na górkę. Tu błoto jest, zobaczymy. Tu wieź. Dajesz. Pierwsze komplikacje. O jany. To gówno trzeba wyłączyć. Co ty robisz? Trzeba było z marszu podjechać. Nie, to trzeba gówno wyłączyć. Widzisz, że on kurwa ten. Pierwszy teren, Sławku. Trochę opony ci zakleiło. Ale z rozpędu weź, wjedziesz normalnie. A mnie nie to chodzi. Ja tu skuterem wjeżdżam. No mówiłem. Zaraz lepiej wygląda. Tu zrób nawrotkę. To trzeba wziąć, kurwa, wyłączyć. Bączka rób. Bączka, dawaj. Kontrola trakcji się włącza. A to nic. Dawaj. Czymś to trzeba zatwierdzić, to czym? No właśnie nie wiem. A spróbuj, poczekaj. Spróbujemy tymi dwoma. No teraz ten motocykl już zaczyna jakoś wyglądać. Sławek, popatrz je. Musisz instrukcję zobaczyć. No dobra, mamy kostkę, tak? MTC. No. Wchodzimy. O, teraz. Dajesz. No teraz tak. O, od razu inna bajka. To teraz na koło mogę spróbować. No i działa. I czym zatwierdziłeś? Ojej, ale mnie moją bluzę ochlapał nową. Teraz ja na koło dam. No tak mnie ochlapać? Ten to zawsze mnie ochlapie tym błotem. No ja mam teraz drałować? No nieprzytomny jest? Teraz będzie szalał. Wyłączył wszystkie systemy.
i mi tak mało paliwa zostawił i wyjadę i będę faktycznie go pchał z powrotem. Teraz ja. Teraz ty. Kostkę ładnie mi wyczyściłeś? No ładnie, dobrze. Pewno kamerę zawalił też błotem. Coś jeszcze ma jakiś system włączony. Niestety. To jest inny system. Mówiłem, tu trzeba kostkę po prostu. Trzeba to ominąć jakoś. Jeszcze raz. Ostatnia próba. O, co to było? Jakiś jaszczur. Kot. Motokot. Nie, no nie, nie. Nie ma, nie, nie są włączone systemy. Jest okej. To teraz trzeba wprawy nabrać. Nie podnosi, no ale może i tej mocy potrzebuje więcej, może ten wydech jak wymieni będzie lepiej, coś tam idzie, ale coś tam idzie. Jedno takie wejście miałem fajne. Trochę go ochlapałeś. Mnie też. Jak zwykle. Ty to zawsze musisz mi ochlapać. Tak musi być. Nawet w buzi mam tego piachu pełno. Jest użytkowany zgodnie z tym przeznaczeniem. Tak, tak. Teraz to jest naprawdę. Nawet i dotarty, wiesz, ci powiem. No. Już pierwsza wymiana oleju jak najbardziej. Może być. Jeszcze raz graty, nara, dzięki. Sława. No nara, hejos.